Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Z Gruzji, z Tbilisi witają się z Państwem. Ojciec Marek Raczkiewicz. I ojciec Grzegorz Woś. Bardzo serdecznie witamy i pozdrawiamy z tego miejsca, które staje się, tak możemy powiedzieć, na moment, na kilkadziesiąt godzin stolicą chrześcijaństwa, bo gości, możemy powiedzieć, że gości, widzimy to na naszych ekranach, głowa chrześcijaństwa, głowa tutaj kościoła katolickiego na ziemi, ojciec święty Franciszek, którego samolot wylądował właśnie na międzynarodowym lotnisku w Tbilisi. Gruzja wita papieża Franciszka bardzo gościnnie, bo Gruzini są gościnni, to jest w ich naturze i każdy gość, który przybywa do tego kraju, jest przez Gruzinów witany bardzo gościnnie. My z ojcem Markiem mogliśmy już tej gościnności doświadczyć ze strony Gruzinów, ale też ze strony Polaków, którzy w Gruzji posługują, czy to sióstr zakonnych, czy kapłanów, zakonników, którzy tutaj służą, którzy tutaj tę misję też związaną z pomocą drugiemu człowiekowi wypełniają, ale też no, ci, którzy już nauczyli się, możemy powiedzieć, nauczyli się tej gościnności od tych, którym posługują. I tylko w ciągu jednego dnia, ojcze Grzegorzu, mogliśmy posłuchać pięknego opowiadania, legendy, którą opowiadają właśnie Gruzini o tej gościnności. Mianowicie, kiedy Pan Bóg stworzył świat i zaczął przydzielać różnym narodom swoją część ziemi, Gruzini zobaczyli, kiedy zobaczyli tak długą kolejkę, postanowili sobie usiąść, zaczęli śpiewać, bawić się, no i zapomnieli o tej kolejce. Kiedy nagle zdali sobie sprawę z tego, że Pan Bóg rozdzielił już całą ziemię, no przyszli, no co teraz mamy robić? No i kiedy Panu Bogu powiedziano, że Gruzini zostali bez niczego, powiedział, no jednak został mały kawałeczek, taki dla mnie specjalnie, taki mały raj na ziemi i ten raj na ziemi właśnie niech będzie dla Gruzinów, ponieważ są narodem gościnnym, pięknie śpiewają i wszystkich serdecznie przyjmują. Myślę, że tego też mogliśmy już doświadczyć tutaj w Tbilisi. A sama Gruzja jako kraj, jako usytuowanie geograficzne leży na Kaukazie, tak możemy powiedzieć. Geograficznie nad Morzem Czarnym od strony zachodniej to Morze Czarne się znajduje. Od północy praktycznie w całości graniczy Gruzja z Rosją. Od wschodu, od południowego wschodu, możemy powiedzieć, z Azerbejdżanem, od południa z Armenią oraz Turcją. I Tbilisi, stolica państwa, znajduje się na południu kraju, właśnie bardzo blisko i granicy z Armenią, i granicy z Azerbejdżanem. I ta podróż, której jesteśmy świadkami, w której uczestniczymy, którą zaczynamy też dla państwa relacjonować, jest kontynuacją podróży, którą w czerwcu ojciec święty Franciszek odbył do Armenii. To jest tak zwana podróż kaukaska, odwiedziny tego szczególnego i pięknego zarazem regionu, o czym będziemy, mam nadzieję, mogli też państwu opowiedzieć. Hasłem tej pielgrzymki akurat w Gruzji są słowa Pax Vobis, czyli pokój wam. Ojciec Święty jako ten, który przynosi pokój, który jest zwiastunem, orędownikiem tego pokoju. Kiedy popatrzymy na logo pielgrzymki ojca świętego Franciszka do Gruzji, to zobaczymy, że jest ono na planie kuli, symbolizującej też kulę ziemską, ale też symbolizującej jakąś pełnię, jakąś całość. I w skład tej kuli, tego loga wchodzą takie trzy bardzo ważne elementy. Przede wszystkim krzyż. Krzyż bardzo szczególny, związany z Gruzją, związany też z jedną z patronek, ewangelizatorek Gruzji, świętej Niny.
krzyż, który został wykonany przez nią samą z gałązek, z gałęzi drzewa winogronowego, a te gałązki związane zostały przez świętą Ninę jej kosmykiem włosów. I z lewej strony, kiedy popatrzymy na to logo, jest kolor żółty, symbolizujący Ojca Świętego Franciszka, a z prawej strony kolor czerwony, symbolizujący, nawiązujący też do barw narodowych Gruzji. Też warto powiedzieć, że pierwsze państwa gruzińskie, Kolchida od strony Morza Czarnego i Iberia w środkowej części dzisiejszej Gruzji, powstały już w starożytności. Trzeba też przypomnieć, że Gruzja była drugim krajem na świecie, który przyjął chrześcijaństwo. Dokonał tego król Iberii Mirian II w 337 roku dzięki właśnie wielkiej pracy ewangelizacyjnej świętej Nino, o której jeszcze też opowiemy więcej jutro. Ostatnie wieki pierwszego tysiąclecia naznaczone były najazdami Arabów, Persów i Turków. W XI wieku władcy z dynastii Bagratydów odbudowali i zjednoczyli gruzińskie ziemie. Od końca XI wieku do początków XII wieku Gruzja była potęgą polityczną, kulturalną i militarną Bliskiego Wschodu. Też to jest złoty wiek dla chrześcijaństwa, dla chrześcijańskiej kultury, kiedy właśnie powstały też wielkie ośrodki monastyczne, kulturalne, też chrześcijańskie, gdzie przetłumaczono na język gruziński wiele dzieł, których oryginały greckie czy syryjskie zaginęły. Stąd też wielkie znaczenie znajomości języka gruzińskiego, aby właśnie też móc odzyskać te wielkie skarby chrześcijaństwa, które zaginęły. Ten złoty wiek został zakończony, zakończył się dramatycznie inwazjami Mongołów i później także Tamerlana. W zasadzie od XV wieku do końca XVIII wieku Gruzja była grabiona właśnie przez sąsiednią też i Turcję i Persję, a na pozostałych terenach dawnej monarchii gruzińskiej powstało mnóstwo drobnych, skłóconych ze sobą państewek, które mniej lub bardziej były zależne od muzułmańskich potęg. W 1801 roku Rosja wchłoniła praktycznie wszystkie te małe państewka i w zasadzie do 1992 roku Gruzja nie mogła odzyskać niepodległości. W tym roku obchodzi też 25-lecie swojej państwowości. Spoglądając też na historię, ale na teraźniejszość Gruzji, tego narodu, tego państwa, myślę, że warto przytoczyć, powiedzieć o takich szczegółowych, ważniejszych informacjach, które są być może istotne, bo no, często jest tak, że rzadko interesujemy się krajami, które leżą z dala od Polski, gdzieś tam właśnie na Kaukazie. Gruzja jest republiką demokratyczną, ustrojem jest ustrój demokratyczny, natomiast typ państwowości to jest tak zwana republika semi prezydencka i prezydentem jest pan Gheorghi Margvelashvili, natomiast premierem pan Gheorghi Kvirikashvili. Pod względem powierzchni Gruzja jest 123. krajem na świecie. Całkowitą powierzchnię liczymy na 69 700 km kwadratowych. Natomiast jeżeli chodzi o liczbę ludności, to 3 700 tysięcy. I część z tej ludności, która przybywa w Gruzji, właśnie bardzo radośnie, bardzo spontanicznie wita Ojca Świętego Franciszka, który pojawia się w drzwiach samolotu i powoli zmierza, by dotknąć stopami ziemi gruzińskiej. Następuje powitanie przez prezydenta republiki wraz z małżonką.
I też wyjątkowe pozdrowienie, wyjątkowe powitanie. Na lotnisku jest osobiście patriarcha gruzińskiego kościoła autokefalicznego, patriarcha Eliasz II. Tutejsze media podkreślają właśnie znaczenie tej obecności, ponieważ jest to rzecz wyjątkowa i też i historyczna. Następuje krótka wymiana zdań z prezydentem, a także z patriarchą. Patriarcha Eliasz ma 83 lata i przyjmie Ojca Świętego za kilka godzin, nawet mniej, w swoim pałacu. Następuje prezentacja też osób, biskupów, którzy towarzyszą patriarsze. Jak podkreślają tutejsze media, Ojciec Święty przybywa do Gruzji jako pielgrzym wiary, przybywa do ziemi, która bardzo wcześnie, do państwa, które bardzo wcześnie przyjęło chrześcijaństwo, ale też przybywa jako pielgrzym pokoju. W 1999 roku Gruzję odwiedził święty Jan Paweł II, który również spotkał się wówczas z patriarchą Eliaszem II. Będzie okazja do tego, żeby troszeczkę szerzej Państwu opowiedzieć o specyfice Gruzji, o tych wszystkich ważnych wydarzeniach, które mają miejsce w tym kraju, też przemianach, ale i relacjach pomiędzy państwem a kościołem, czy pomiędzy kościołami katolickim i prawosławnym. Natomiast myślę, że warto podkreślić, ojciec Marek o tym już też wspomniał, że ten gest powitania, no też przyznać trzeba starszego i schorowanego Eliasza II, który przybył na lotnisko, by osobiście też przywitać papieża Franciszka, jest momentem bardzo szczególnym, bardzo wymownym i może mieć ważne znaczenie też w dalszych relacjach pomiędzy oboma kościołami. Następuje ta pierwsza część powitania Ojca Świętego. Odegrane zostaną hymny Watykanu, a później Gruzji.
zostały odegrane hymny watykański i hymn narodowy gruziński. Trzeba też wspomnieć, że jeżeli chodzi o tą wizytę Ojca Świętego Franciszka w Gruzji, to program tej wizyty jest niezwykle bogaty, niezwykle napięty. Dziś po tej ceremonii powitania na lotnisku, takiej bardzo, bardzo krótkiej, do czego nas zdążył już przyzwyczaić Ojciec Święty Franciszek, nastąpi oficjalne przywitanie w Pałacu Prezydenckim. Najpierw to spotkanie będzie miało dwie części. Najpierw będzie wizyta kurtuazyjna, spotkanie z prezydentem Republiki Gruzji. Natomiast o godzinie 16 miejscowego czasu, o 14 czasu polskiego, planowane jest spotkanie z przedstawicielami najwyższych władz państwowych w Gruzji, a także z korpusem dyplomatycznym. I już o 16.40, czyli 40 minut później, spotkanie w Pałacu Patriarchy z patriarchą Gruzji, katolikosem Eliaszem II. O 18.00 planowane jest ostatnie dzisiejsze spotkanie Ojca Świętego Franciszka ze wspólnotą asyryjsko-chaldejską, która spotyka się, gromadzi się przy kościele świętego Szymona. Tam przewidziana jest też modlitwa, takie spotkanie o charakterze modlitewnym. I to na dzisiejsze popołudnie, na dzisiejszy wieczór jest zaplanowane w przypadku wizyty Ojca Świętego Franciszka w Gruzji. Oczywiście Radio Maria Telewizja Trwam. Wszystkie wydarzenia z udziałem Ojca Świętego, wszystkie spotkania podczas tej wizyty apostolskiej w Gruzji będzie transmitowało. Oczywiście w Polsce jest inny czas. Trzeba sobie od tych godzin, które podajemy tutaj, czasem z przyzwyczajenia już, bo my tymczasem żyjemy tak bardzo naturalnie, trzeba sobie odjąć zawsze dwie godziny, czyli 15.30 w Polsce, 13.30 spotkanie z prezydentem kurtuazyjne. O godzinie 14.00 spotkanie z przedstawicielami władz państwowych, 14.40 spotkanie z patriarchą i o godzinie 16.00 spotkanie ze wspólnotą asyryjsko-chaldejską. Widać dość pokaźną, dość sporą grupę, entuzjastyczną, też pozdrawiającą Ojca Świętego, bardzo, bardzo głośną, słyszymy to też i też myślę, że warto się tym ucieszyć w kontekście tego, że tak jak zdążyliśmy się już zorientować, wspólnota chrześcijan katolików nie jest wspólnotą liczną w Gruzji. Różne dane różnie podają, ale mniej więcej ta liczba oscyluje wokół 1 czy 2% społeczeństwa. W przeważającej liczbie chrześcijanie prawosławni, są też luteranie i kościół katolicki w trzech obrządkach. Obrządku katolickim, rzymskim, obrządku ormiańskim i obrządku asyryjsko-chaldejskim. Widzimy też budynek, możemy powiedzieć stary, choć on nie wygląda na stary, budynek lotniska w Tbilisi, taki bardziej zabytkowy, reprezentacyjny. Niewiele dalej położony jest nowy terminal, który obsługuje tych, którzy przybywają właśnie do tego kraju. I Ojciec Święty udaje się właśnie tam, do tego budynku, by już za moment udać się przejechać do
Pałacu Prezydenckiego, pięknie położonego, usytuowanego na wzgórzu, prezentującego się bardzo, bardzo dostojnie, ale też zarazem bardzo tak ekskluzywnie, moglibyśmy nawet powiedzieć. Wczoraj, kiedy z ojcem Markiem mieliśmy okazję, żeby nieco poznać czy zaczerpnąć z tego klimatu, który tutaj panuje, kiedy przemierzaliśmy ulice, ale też uliczki Tbilisi, mogliśmy zobaczyć ogromne kontrasty związane z tym, że no właśnie, choćby w sąsiedztwie Pałacu Prezydenckiego mogliśmy dostrzec ruiny praktycznie, rozwalające się budynki, które prezentowały się bardzo mizernie naprzeciw pewnego bogactwa, które można było zauważyć. Dlatego też, tak jak mówią ci, którzy pracują w Gruzji, którzy tutaj w tej Gruzji też mieszkają od wielu, wielu lat, Gruzja jest takim krajem kontrastów. Z jednej strony bogactwo, z drugiej strony bieda i ubóstwo. Drodzy Państwo, oczekujemy na połączenie Ojca Świętego, na połączenie z Ojcem Świętym, który przemierza teraz uliczki, te drogi, o których sobie powiedzieliśmy. I już za jakiś czas, za chwilę będziemy uczestniczyli też za pośrednictwem Radia Maryja i telewizji TRFAM w spotkaniu z panem prezydentem Georgim Margvelaszwilim.